Dzień dobry kochanie. To będzie wiadomość do ciebie na teraz. Zobaczmy, co tam mamy. Skarbie. Czym ty się przejmujesz? Nad czym ty płaczesz? Nad czym ty rozpaczasz? Ano nad przeszłością. Ano nad tym, co było i nie jest i już nie pisze się w rejestr. Prawda. Natomiast serce masz wielkie, jak i również masz w sobie ogromną, potężną duszę artysty. I ta dusza artysty sprawia, że ty czasami składasz ponowne wizyty swoim bólom i swoim rozterkom, i jakby tak na to popatrzeć z boku, to wszystko wygląda jak taka poezja albo bardzo romantyczna proza, prawda? Natomiast to, co ja Ci chcę powiedzieć, i to nie ja Ci chcę powiedzieć, to jest Twoje potwierdzenie. Kochanie, Ty płaczesz nad tym, czego już dawno nie ma. Płaczesz nad tym tylko dlatego, że podejmujesz taką decyzję, a może to jest takie wspomnienie przeszłości, że tak sobie radziłaś z tym wszystkim, co się wtedy działo, a część z Was jest po prostu w tej energii, natomiast to nie jest nic wielkiego, nie jest to nic poważnego. To jest po prostu. Najprościej ujmując to jest twój wybór. Bo chcąc nie chcąc większość z nas lubi czasami się nad sobą zdrowo poużalać, prawda? O. A wszystko o co w tym chodzi w tym całym ambarasie? to jesteś Ty doświadczająca bardzo ważnych rzeczy. To nie jest tak, że och, on ten mój jedyny, on mnie tak zranił i on mnie tak zdradził i teraz całe moje życie tak naprawdę będzie okraszone tą historią mojego złamanego serca. Absolutnie to tak nie wygląda. I wyjdź z tego myślenia. I, i jeśli masz tendencję do użalania się nad sobą, to zdaj sobie z tego sprawę, bo wtedy łatwiej Ci będzie wyjść z tej energii. Kochanie, wszystko, co przechodzisz, jest dla Ciebie potężnym, potężnym, potężnym drogowskazem. Potężnym drogowskazem, potężnym ładunkiem energetycznym, potężnym skarbem. Ty już nigdy więcej nie wejdziesz w podobne bagienko. Nigdy więcej nie dasz się oszukać w podobny sposób. Więc jeśli Ty nadal siedzisz i jakby tęsknisz za tym, co było, ty tęsknisz, kochaniutka, za iluzją. Możesz się gniewać, możesz się obrażać, to nie o to tutaj chodzi. Tęsknisz za iluzją, bo ty masz wyobrażenie na temat tego, co by mogło się wydarzyć, a tak naprawdę nigdy się nie wydarzyło. I tutaj troszeczkę potrzeba założyć spodnie tej całej sytuacji, ponieważ my płaczemy nad rozlanym mlekiem, a jeszcze są inne fajne rzeczy tutaj czekające na nas. Jest mnóstwo innych rzeczy, za które możesz być wdzięczna i radosna i cieszyć się, że są w twoim życiu i jesteś wybrana do doświadczania tych rzeczy. A to, że jest ciężko, to że jest Trudno, to, że momentami masz wrażenie, że nie dasz rady, to jest tylko i wyłącznie informacja, że to jest potężne doświadczenie, za którym idzie potężny skarb od wszechświata. A tym skarbem będzie co? Wiedza, świadomość, poszerzenie. poszerzenie czego tak naprawdę poszerzenie całego twojego fizycznego jestestwa, prawda? Całej twojej fizycznej obecności, bo jeśli chodzi o stan niefizyczny, to jest to nieograniczone w żaden sposób. Natomiast ty się będziesz teraz rozwijać z zawrotną prędkością, więc nie ma nad czym płakać, skarbeczku. Absolutnie nie ma nad czym płakać. O, zobacz, widzisz, co powiedziałam, że będziesz się rozwijać z zawrotną prędkością, i za tym rozwojem będzie szedł bardzo szybki rozwój, również w sferze materialnej, co oznacza bardzo szybkie wzbogacenie się. I to będzie, mam takie poczucie, że dla większości to będzie dosyć niespodziewane, więc nie zastanawiaj się, bo nie ma to sensu żadnego, zastanawiać się w jaki to sposób przyjdzie i myśleć, tylko właśnie zająć się sobą, swoimi emocjami, swoimi myślami, swoimi pomysłami na temat życia. I tak naprawdę teraz to jest dla Ciebie czas, żeby rozluźnić się, żeby pokosztować rzeczy, żeby pocieszyć się tym, Fizycznym życiem, skarbie. Ty jesteś Bogiem w środku, w tym ciele. Ty jesteś nieograniczoną energią, inteligencją, świadomością. Ty tutaj przyszłaś zakosztować fizycznego życia. A to fizyczne życie jest związane z naszymi rozterkami i zagadkami i ekscytacjami i smutkami. Natomiast przeszłaś, co jest absolutnie niezaprzeczalne, przeszłaś przez coś bardzo. Ciężkiego, brudnego wręcz, przez coś bardzo przełomowego, i to ci przyniosło bogactwo. Nie przyniesie, to ci przyniosło bogactwo. Nie da się temu absolutnie zaprzeczyć. <grytanie> Zobacz, myszko. Ja tych kart nie ustawiam. Jeśli ktoś w swojej naiwności myśli, że ja mam te karty z góry ustawione, absolutnie tak nie jest. <grytanie> Jeśli już mamy to za sobą, to teraz patrz na to. Popatrz na to, skarbie. To nie jest tylko bogactwo materialne na zasadzie, że będziesz mieć dużo pieniędzy. Pieniędzy to ty będziesz mieć mnóstwo właśnie dzięki temu, jak pokazałaś, że jesteś w stanie przetrawić całą tą sytuację i jak bardzo postawiłaś na siebie, a ty jesteś w środku Bogiem. Ty jesteś w środku Bogiem i dzięki temu, że postawiłaś na siebie i okazałaś sobie najwyższy szacunek, właśnie dlatego to bogactwo na ciebie spływa i to bogactwo będzie związane z tym, że ty będziesz miała cudowne życie materialne, cudowne życie emocjonalne i cudowne życie intelektualne, rodzinne. Będziesz się cieszyć życiem i będziesz kłaść się do snu i mieć takie poczucie, że kurczę, jak trudno jest zdać sobie sprawę z tego, że to jest takie łatwe. Dokładnie. Jak trudno jest zdać sobie sprawę z tego, że to jest takie łatwe i że tak bardzo nie trzeba się martwić, i że tak bardzo nie trzeba się udręczać, i że tak bardzo nie trzeba się zamęczać dla tego życia. Włożyłaś ogromną pracę i ty już to zrobiłaś, i ta nagroda już do ciebie przyszła. Teraz się po prostu rozluźni. Zrób to co lubisz robić, spędź czas tak jak lubisz spędzać czas. Pozwól tym rzeczom w tej przestrzeni fizycznej się zainstalować, osadzić, bo to zawsze dzieje się wszystko w mig, w mig dzieje się to w przestrzeni energetycznej, naszej intelektualnej. No i potrzeba chwili, potrzeba czasu tej tak zwanej cierpliwości żeby to się osadziło w naszej przestrzeni fizycznej. Natomiast w skarbie to nie jest tak, że ja ci tu prawie jakieś dyrdy mały. Ty o tym wiesz, ty to czujesz już od dłuższego czasu, że zeszła na ziemię nowa energia, pojawiła się w Tobie nowa energia, narodziłaś się na nowo jako człowiek. Ty to wiesz, ja ci to potwierdzam. I tu masz swoje potwierdzenie, a tu masz kolejną kartę, która mówi o tym, że dostajesz znaki od wszechświata za każdym razem, że Ty jesteś przeznaczona do wygodnego, radosnego, spełnionego życia. I to jest Twój wybór. Zawsze masz wybór, czy otwierasz się na to, czy postanawiasz siedzieć w ciężarze przeszłości, w ciemności przeszłości. Widzisz w skarbie. Wszystko obraca się na Twoją korzyść, wszystko obraca się na Twoje szczęście, a wiesz dlaczego? Bo wybrałaś siebie, postawiłaś na siebie, kochasz siebie, wybaczyłaś sobie, dałaś sobie na luz, rozpieściłaś się. Zrobiłaś te wszystkie rzeczy, to było bardzo potrzebne, to się wydawało, że robiłaś to, żeby siebie w jakiś sposób może pocieszyć albo ulepszyć swój dzień, to było bardzo potrzebne, to były newralgiczne ruchy, które ty poczyniłaś i które doprowadziły cię do momentu, gdzie ty będziesz ronić łzy szczęścia i po raz kolejny. To jest Twój wybór, czy w to dla siebie wierzysz, czy postanawiasz zostać w tej niepewności przeszłości. To jest Twój wybór skarbeńku, tak jak i wszystko na Ziemi. Zobacz, Skarbie, jak ja się cieszę, jak ja się cieszę i jaki ogromny zaszczyt ja czuję, mówiąc do Was, bo. Emanujemy my wszyscy, którzy się tu spotykamy, w tym pięknym miejscu, tych kosmicznych monologów, wszyscy emanujemy tą piękną energię, że te rzeczy przychodzą do nas łatwo, a jak wy, bardzo duża grupa, jak nie wszyscy wychodzimy z ciężkiego dzieciństwa, z ciężkiej przeszłości, z trudnego startu, który sami dla siebie wybraliśmy, sami dla siebie wybraliśmy, żeby stać się tym, kim dzisiaj jesteśmy, żeby. Dostać to, co, czego naprawdę pragniemy, my z góry widzieliśmy, w jaki sposób chcemy, żeby nasze życie się ułożyło, i tutaj, do Was, do których ja mówię, do Was rzeczy przychodzą tak łatwo, że to jest aż śmieszne. Więc to jest Twoje potwierdzenie, to jest Twoja informacja. To jest do mnie ostatnio, rozśmieszam się po czasie. To jest Twoje potwierdzenie, to jest Twoja informacja. Że nie masz się czym przejmować, nie masz się czym martwić. Masz jakiś problem, jakiś problem, który oczekuje rozwiązania. Kochanie, to przyjdzie w tak łatwy i bezproblemowy sposób, że będziesz się z tego śmiać. Więc masz do wyboru teraz w tym momencie dwie ścieżki: martwić się tym, co nie wiesz, co będzie i nie masz na to aktualnie wpływu, martwieniem się, bo martwieniem się nikt nic na ziemi nie zmienił. Albo uznać, że, że faktycznie tak jest, że rzeczy przychodzą do mnie łatwo. Rzeczy przychodzą do mnie łatwo i dokładnie to, czego potrzebuję, i dzięki Bogu, że dokładnie w ten sposób do mnie to przyszło, w jaki przyszło. I Bóg to nie jest postać, to nie jest Pan Bóg, to jest energia, która płynie w nas wszystkich. To jest energia, która płynie w każdym przedmiocie. To jest energia, inteligencja i świadomość. To jest energia stworzenia najwyższej inteligencji naszej świadomości. My wszyscy jesteśmy Bóg. To nie jest postać. No, i wkrada nam się tu, wkrada już teraz taka, można powiedzieć, ziemskość, ponieważ mamy tutaj postać. Mamy tutaj postać. Dużo informacji spływa. Jedną z nich jest to, że na horyzoncie dla bardzo wielu z Was, ja wiem, co ja mówię, na horyzoncie dla bardzo wielu z Was, które postawiły na siebie, którzy postawili na siebie. Odeszli od toksycznych ludzi, odeszły od toksycznych związków. Pojawia się ktoś. Ktoś, kto po prostu zawojuje, zrewolucjonizuje całą Twoją rzeczywistość. To jest raz. Dwa. Twój były, Twój były, Twoja była, to jest konkretny manipulator, konkretna manipulatorka. Miej to. Na względzie, i to nie jest tak, że ja ciebie nastawiam na cokolwiek. Ja Ci potwierdzam, bo Ty już się przekonałaś nie raz, nie dwa, nie dziesięć, tylko czasami w tej swojej takiej wielkoduszności masz takie poczucie, że może wyolbrzymiasz, może przesadzasz. Nie przesadzasz. Byłaś w przestrzeni człowieka, który jest przyzwyczajony do tego, że wykorzystuje Ciebie i Twoje dobre serce. I nadal poczynia pewne bardzo wysublimowane kroki w stronę. Zniewolenia znowu Twojej energii na swoją korzyść. To jest Twoje potwierdzenie. Kolejne Twoje potwierdzenie jest takie, że Ty jesteś, ty jesteś naszą białą matnoską. <śled> ty masz ognistą krew, ogniste serce w sobie. I to jest takie potwierdzenie, że czasami dajesz się łatwo sprowokować, szczególnie jeśli tematy są dla ciebie bliskie. I jak już czujesz, że nachodzi ta, taka wiesz, pasja spowodowana tym, że ktoś celowo próbuje cię sprowokować. Jeśli tego nie powstrzymasz, to znaczy, że pewne słowa, pewne akcje miały zostać poczynione, a jeśli łapiesz się na tym, że się widzisz w tym, co się dzieje. Lepiej pewnych rzeczy nie mówić, lepiej pewnych reakcji nie dawać, bo uwierz mi, skarbie, że Ty jesteś tak barwnym osobnikiem, że ludzie pewne rzeczy mówią i robią tylko po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób Ty zareagujesz. To tylko o to chodzi dla nich. Oni są ciekawi, w jaki sposób Ty zareagujesz. Jakby mogli Cię włączyć na jakimś kanale w telewizji, to dokładnie by to zrobili. Stąd pewnego rodzaju prowokacje. Natomiast każda ta, ta rzecz nie jest. Ona nie jest w stanie, żadna z tych rzeczy cię w jakiś sposób złamać, osłabić. Każda z tych rzeczy daje ci nową wiedzę, nową inspirację, nową motywację i nową siłę. Więc nawet jeśli masz takie poczucie, że dałaś się temu przysłowiowemu oponentowi, to ty i tak na tym skorzystasz, bo ty jesteś absolutnie połączona ze źródłem, co oznacza, że ty wszystko, co idzie w twoją stronę, Jesteś w stanie przerobić na swoją korzyść. I to jest wielka, wielka wartość, i serdeczne gratulacje, i ukłony, i wyrazy szacunku, i wszystkiego dobrego skarbie. Pa! Kocham Cię.